nie ruszaj się. Cześć kochani. Cześć kochani. Tak poważnie, to siemanko mordeczki, ja jestem Blow i dzisiaj mordeczki zrobimy najlepszy challenge na YouTube. Naprawdę on jest po prostu tak super i każdy może go zrobić. Jesteś gotowa? Jestem gotowa, tak, Simon. Więc jestem dzisiaj gotowa. Zrobimy flip bottle challenge! Dać moje cenowe. Challenge! To był taki okrzyk, że po prostu cię rozniosę, synu, wiem o co chodzi. Ja rozniesiesz mnie, dobra, więc mamo. Już przegrałeś. Chodzi o to, że po prostu rzucamy butelką. Tak. Tak. Myślałem, że to zrobiłem. I po prostu musi upaść tak, żeby była w pionie, tak. Po prostu. Żeby... I kto pierwszy, ten lepszy. Także mamo, mam nadzieję, że jesteś przygotowana. Możecie zostawić kciuka w górę dla mojej mamy, ponieważ no przyda jej się. Na pewno jej się przyda, bo ja ćwiczyłem. Na pewno. Więc teraz lecimy, patrz. Na pewno mi się przyda, tym bardziej, że ja nie ćwiczyłam. Patrz mamo, za pierwszym, uwaga, za pierwszym razem. Chciałam tylko coś powiedzieć, ile na to mamy godzin? Ile godzin będziemy grać? Za pierwszym razem, stój w miejscu mamo, patrz. Trzymam kciuki, synu. Stój w miejscu, jak nie ruszaj się, nie ruszaj się. Mannequin challenge, nie ruszaj się. Patrz, nie ruszaj się. I am the one, the one. Widzieliście to? Montaż. Jeszcze mi tylko złoż życzenia, bo dzisiaj są moje imieniny i możemy się... Tak, złóżcie życzenia mojej mamie z imieniem. Dobra, a tak serio to grajmy, dawaj, teraz ty. Łapkę w górę za to, aha. Żadnych łapek w górę, mamo, ty widzę, że przyjeżdżasz i łapki w górę. Ale że mam imieniny, no to chyba mogę poprosić o... Dobrze, łapka w górę jedna z okazji mi. Ale co? Patrz. No patrz, a se... Patrz, cicho. Może jaki to będzie? Ile my to będzie? Jak ty to wygrasz? Kilka godzin. No prawie! Może ten stół jest śliski. Może ten stół jest śliski. Stół jest dobry. Mi lepiej idzie od ciebie, znaczy, bo moje przynajmniej ja prawie... Ja jestem przekonana, że ty moje ćwiczyłeś ze 3 dni. Tak, 10. No to 3 godziny, to na niech będzie. Ja tego nie ćwiczyłam. W ogóle, jak... Kto... Już nic nie mówię. Nie, ale to nie jest koniec, mamo. Teraz robimy większą butelką. Okej, okay, 1-1. Nie! Teraz się nie uda. Nie potrafisz przyjąć porażki na klatę, naprawdę. To jest najgorsze. Że ty nie potrafisz przyjąć porażki na klatę. Szczerze mówiąc, jestem ciekaw, kto po prostu będzie oglądał film, gdzie dwoje osób rzuca sobie butelką. Ale uwaga. Teraz imieni za 4 razy rzuciłam i mi się udało. No. Tak, żeby przypadkiem. A tobie jak zwykle prawie. No, to też tak potrafię, zobacz, sobie postawić. Co to było? No, mamo, bo naprawdę zaraz się udaje, się zdenerwuję. Ale widzę, że masz po prostu... Tak, ja już... No, raz się udało i po prostu mistrza zgrywasz, no. Pozwolę to kucnięcie, tak? Bo to jest wszystko strategia. Ale nie kłócę. A co ci to obchodzi? To jest moja... Kurde, no butelko! Nie polecam tych butelek do tego filmu. No, nie. Mam nadzieję, że się to nagrało, więc nagrało jeszcze raz zróbmy. Się. Nie da rady już. Ale nagrało się, super, synu. Cię, jeszcze raz. Synu. Jeszcze raz. Nie da rady już wiedzieć. Cicho, no daj mi pogratulować, no nie dasz rady już! Nie da rady. Mamo, no to nie było dzieło przypadku, tylko... Naprawdę, to było dzieło w przypadku. Synu, czy ja mogę spuentować? Uciekaj, mamo. Czy ja to mogę spuentować? Puentuj. Ale ty mnie nie słuchasz. Puentuj, słucham cię. Nie. Ja, no puentuj. No poczekam, no. No, faktycznie. Też tak potrafię. Czekaj, teraz ja. Przepraszam. Może ja tak mam nie potrafię. Zobacz. Nie, zobacz, ja też tak potrafię, zobacz. Ale nie! No tak było! No tak było, no. Daj ostatni. No, prawie. Puentę, trafię. No, także się udało. Synku, puenta. Ja jestem mistrzem małej butelki, a ty jesteś mistrzem dużej butelki. No, ty postawiłeś dużo, ale ja mało, o to chodzi. Okej.
Ale wiesz co, tam... Wiesz, jaki to jest uzależniający? Fajne, fajne, powiem ci, że fajne, tylko... Że to jest głupota, tylko słuchajcie, głupota, jeżeli, to robicie, jeżeli robicie to w domu, to butelka nie może być pełna. I dwa, zwracajcie uwagę na jaki stół, na jaki no, nie stół róbcie robicie. Tego. Nie róbcie to na takich eleganckich stołach w waszych domach. Zapytajcie rodziców, czy ten stół się nadaje, bo po prostu, jeżeli butelka jest ciężka... No, zapytajcie, mamo, czy mogę rzucać na ten stół butelka, mamo? A mama, o co ci chodzi? Dzięki wielkie za oglądanie. Napiszcie w komentarzach, kto waszym... Rodziców też pozdrawiam. Kto waszym zdaniem wygrał ten pojedynek. Mi się wydaje, że ja. Mi się wydaje, że ja. Ale to piszcie w komentarzach. A generalnie to chyba zremisowaliśmy, tak, nie? Ja. Super. Ale kto wygrał? Moim zdaniem większym zwycięzcą jest ten, kto wygrał dużą butelką, a nie małą. Nie! Ten, który pierwszy, a ja byłam pierwsza, to jest raz. I druga sprawa, ja jestem też uprzywilejowana, mam dzisiaj imieniny. Dziękuję za wszystkie suby, możecie suby. Znaczy... suby. Tak, dziękujemy. No więc dzięki wielkie, widzimy się w kolejnym odcinku i pio!